Hej, kochani, jak się macie? No dobrze, czy pamiętacie początki tego vloga? To było bardzo dawno temu, chyba z milion lat. Opowiadałam o tym, dlaczego startuję z vlogiem i co najbardziej lubię robić z przyjaciółmi i jedną z tych rzeczy była stylizacja paznokci. No i dotarło do mnie, że nigdy nie nagrałam tutorialu o dekorowaniu paznokci. Więc o tym będzie dzisiaj. Dekorowanie paznokci. Pokażę wam moje triki na odlotowe paznokcie, które są tak proste, że nie będziecie potrzebować narzędzi. O, i pamiętajcie, zawsze poproście o pomoc kogoś dorosłego, kiedy używacie lakieru, bo może się przy tym zrobić naprawdę niezły bałagan. Pierwszy krok przy stylizacji paznokci to wybranie odpowiedniej bazy. W porządku. To jest jeden z moich ulubionych patentów. Nazwałam go kciukiem. Uwielbiam go. Jako bazy użyłam białego. Teraz trzeba wybrać jakiś ładny kolor lakieru. Ja wezmę różowy. Oczywiście. Wylejcie krople na karteczkę. Następnie włóżcie kciuk do lakieru, o tak, i odciśnijcie na paznokciach w ten sposób. A oto efekt. Śliczne odciski palców na paznokciach. Okej. Następny wzorek, jaki wam dziś pokażę, nazywa się gazeta. René mnie go nauczyła. Pomalujcie paznokcie jasnym kolorem. Ja wybrałam bardzo jasny róż. Niech dobrze wyschną. Weźcie szklankę wody. Włóżcie palec do wody, żeby zmoczyć paznokieć. Wytnijcie mały kawałeczek gazety albo czasopisma i przyciśnijcie go do paznokcia. Potem ostrożnie go usuńcie, żeby się nie rozmazał. Kiedy paznokcie wyschną, voilà! Wyglądają jak malutkie artykuły z czasopisma. Okej, trzecia stylizacja nazywa się kropki. To naprawdę uroczy wzorek. Dowolny jasny kolor lakieru może być bazą. Ja wybrałam błękit. Teraz zanurzamy końcówkę wsuwki w innym kolorze i robimy kropki na brzegu paznokcia. Ja lubię używać kilku kolorów. No i przyszła pora na kreski. Do tego wzoru jako bazy używam białego lakieru, a innymi kolorami maluję linię. Tutaj też można skorzystać z wsuwki, by wykonać linię. Myślę, że ten look jest naprawdę czadowy. No i oczywiście w moim tutorialu nie może zabraknąć serc. To bardzo łatwy sposób na serduszka. Wykorzystamy ten sam pomysł, który pokazałam kiedyś w tutorialu z makijażem, jaki wymyśliłam dla was na walentynki. Wybrałam jasny róż i ciemną czerwień do serduszek. Ale wy możecie pobawić się kolorami dowolnie. Najpierw robię trzy kropeczki. Potem łączę je w ten sposób i wychodzi serduszko. Ta-da! Mam nadzieję, że podobały wam się te pomysły. Są efektowne i proste. Dekorowanie paznokci to naprawdę świetny sposób, żeby wyrazić swój nastrój i pokazać osobowość. To nie musi być skomplikowane. Uważam, że inspirację można znaleźć niemal wszędzie. Postępy, a nie perfekcja. Czasem zbyt wiele od siebie wymagamy. Na przykład ucząc się czegoś nowego. A nie powinniśmy. Chodzi o to, żeby się uczyć i rozwijać, a nie żeby być doskonałym. I to jest świetne. Postępy, a nie perfekcja. I to właśnie jest moje hasło na dzisiaj. Cieszę się, że obejrzeliście ten vlog. Włączcie sobie jeszcze jakiś filmik z mojego kanału i zasubskrybujcie. No i chciałabym zobaczyć, jaką stylizację paznokci wymyśliliście. Pa! Czy kiedykolwiek mówiłam wam, jak bardzo kocham tęcze? Tak, kocham je, na serio. Tęcze, tęcze, tęcze. Już samo to słowo wywołuje u mnie uśmiech. One są niezwykłe. W sumie jest to zjawisko naturalne, a jednak bardzo magiczne. Uwielbiam je. Więc wczoraj w nocy była ulewa. Ogromna, piękna i wspaniała dla przyrody. A jak się dzisiaj obudziłam, to... Patrzcie, co zobaczyłam. Cudowną i majestatyczną tęczę za oknem. I teraz Chelsea myśli, że odwiedzą nas tęczowe księżniczki. No wiecie, bardzo bym chciała. Ale w międzyczasie pomyślałam, że ten filmik poświęcę tęczom. Zgadza się. Tylko tęczom. Calutki odcinek. No właśnie, to co będziemy robić? Jakieś pomysły? Od czego by tu zacząć? O, już wiem. Tęczowe fale. No i... Proszę! Jestem gotowa! Niezłe, co? Okej, dziś pokażę wam, jak zrobić naprawdę
prosty, tęczowy makijaż. Na cześć pięknej tęczy za moim oknem. Mam tylko te trzy kolory cieni do powiek. Czerwony, żółty i niebieski. Cóż, tak właściwie to nieprawda. Ale żeby ten tutorial był dla Was odrobinę większym wyzwaniem, użyję tylko tych trzech. Mieszając ze sobą te trzy barwy, możemy stworzyć wszystkie kolory tęczy. A czy wiecie, które z kolorów tworzą tęczę? Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fiolet. Ale tak naprawdę tęcze mają miliony niewidzialnych kolorów. Ostry róż, chłodny morski, wszystkie tam są, ale ludzkie oko ich nie widzi. Właśnie dlatego to jest takie magiczne. Okej, czas na metamorfozę. Tęczowy makijaż oczu. Zaczynamy od nałożenia czerwieni w wewnętrznym kąciku naszej powieki. W ten sposób. A teraz, ponieważ muszę się ograniczyć tylko do trzech kolorów, chcę podejść do tego kreatywnie, żeby wyszły mi wszystkie kolory tęczy. Drugi jest pomarańczowy, biorę więc żółty cień, blenduję go z czerwonym i mamy pomarańcz. Potem prosto na powiekę nakładam żółty. Pewnie wiecie, co będzie dalej. Teraz zielony. Na żółty nakładam niebieski, blenduję je ze sobą i wychodzi, ta-da, zielony. Ten kolor jest prosty, niebieski. Nakładam ten cień, ale nieco go przedłużam, bo będzie mi potrzebny do indygo. 1/3 czerwieni i 2/3 niebieskiego. Ostatni kolor na powiece to fiolet. Jeden z moich ulubionych kolorów. W równej proporcji niebieski i czerwony. Ta-da! Fantastycznie, co? Użyłam również niebieskiego eyelinera na dolnej powiece, żeby podkreślić oczy. Na koniec, żeby złagodzić ten totalny, jaskrawy, tęczowy makijaż, nałożę delikatny różowy błyszczyk. Możecie też narysować dowolny kształt i wypełnić go tęczowymi kolorami. Tęcze, tęcze, tęcze! Już jestem gotowa na wizytę tęczowych księżniczek. Uwielbiam je, tak jak Chelsea. Czy pamiętacie moje wyzwanie? Chodziło o to, żeby nie używać internetu przez cały dzień. Sama to zrobiłam. No i, wiecie, było to trudne. Ale mimo wszystko, naprawdę bardzo relaksujące. Moja głowa stała się spokojniejsza, nie miałam natłoku myśli. Tak więc chyba raz w tygodniu w domu Robertsów będziemy się odcinać od internetu. Dam Wam znać, jak nam idzie. Do zobaczenia. Pa! Już za chwilę w Domu Marzeń. Dom Marzeń! Cześć, Barbie! Jejku, Vivien, ile tu brokatu! Wiem, nagrywam kolejne odcinki brokatowego Zrób to sam. Cześć, Chelsea! Hej, mam dobry pomysł! Wiecie, kto lubi majsterkowanie i brokat? Adli! Zadzwońmy do niej i zapytajmy, czy chce przyjść! Świetny pomysł, Chelsea! Cześć, Chelsea! Cześć, Barbie! Cześć, Adli! Co słychać? Wszystko gra! Zaraz będę bawić się brokatem! Świetnie! My też chciałyśmy ozdobić kilka rzeczy świecitełkami. Może odwiedzisz nas w Domu Marzeń? Będziemy ozdabiać różne rzeczy. Przyda się Twoja pomoc. Pewnie! Uwielbiam Dom Marzeń! Do zobaczenia! O, już jest! Otworzę! Hej! Cześć, cześć Adli! Cześć, Barbie! Szybka jesteś! Jejku, ale tu ładnie! Tak, to nasz pokój kreatywny. Wiedziałyśmy, że Ci się spodoba. Zaczynajmy! Co dziś zrobimy? Błyszczące naszyjniki, takie jak mój! Pokażę Wam! Widzicie? A jak Adli! Super! Zrobię C jak Chelsea! A ja B jak Barbie! Cześć wszystkim! Hej! Cześć Sam! Hej! Kiedy skończycie, dołączcie do mnie! Ozdabiam kryształkami jeansowe kurtki! Ciekawe jak to się robi! O! Nagram z tego vlog do hashtag Dom Marzeń, dzięki czemu nasi przyjaciele będą mogli sami pobawić się w Zrób to sam! Od czego zaczniemy? Dobrze. Rozumiem. Bierzesz wstążkę i przewlekasz ją przez dziurkę w kostce. O tak! Teraz ja. Gotowi? Namaluję literkę. O tak! Nieźle. O, super. Tak! Ozdób kostkę tak, jak chcesz. Jejku! Niesamowite! Dobra robota! Cudowne! Świetnie! B
Brawo! Wyglądają ładnie i kreatywnie. Do zobaczenia. Cześć, Kay. Cześć. Nasze kurtki będą lśnić. Ozdobię moją błyszczącymi kamyczkami, które kupiliśmy w sklepie papierniczym. Ułóż z nich taki wzorek, jaki chcesz. Super! Dobra robota. Świetnie! Jejku, chcę spróbować! Super! Tada! Przepięknie! Uroczo! Co wy na to? A jak Adli? No pewnie! Dzięki, Barbie! Co dalej? Uwielbiam kreatywne zadania! Błyszczący pokaz mody! Jej! Moda to świetny sposób na wyrażenie siebie. Nieważne, jaki masz styl. Ważne, żeby dobrze się bawić i wyrażać siebie jednocześnie. Nie liczy się wygląd, a to, jak się czujesz. Ale zabawa! Super! Obejrzyjmy! Tak! Hej! Moja kolej! Ta-da! Udało się! Dobra robota! Cudownie! Jej! To był przegenialny dzień! Masz rację! Tak się cieszymy, że przyszłaś. Uwielbiam uczyć się nowych rzeczy, zwłaszcza od przyjaciół. Poczekajcie! To jeszcze nie wszystko! Jejku! Jeszcze więcej rzeczy do ozdobienia! Ale zabawa! Szykuje się wspaniały wieczór! Zróbmy sobie selfie! Dobrze. Powiedz pa. 3, 4 Pa! Cześć wszystkim. Pomyślałam, że dzisiaj porozmawiamy o modzie. Jeśli widzieliście moją garderobę, to wiecie, że coś jest na rzeczy. Ale szukanie swojego stylu to nie jest tylko zwykłe podążanie za nowymi trendami. Tak, to też jest świetna zabawa. Jednak bardziej chodzi o to, by naprawdę wyrazić siebie. Moda to kreatywny sposób, żeby pokazać światu, jacy jesteśmy i jak się czujemy. Pomyślałam, że pokażę kilka modowych sztuczek, które pomogły mi lepiej wyrazić siebie. Może wam też pomogą. Stare ubrania, zupełnie nowa stylizacja. Nie wiem jak wy, ale mam wiele rzeczy, które uwielbiam, ale nie mam pomysłu, co z nimi zrobić. I co? Rzuciłam sobie wyzwanie, żeby zrobić jak najwięcej nowych stylizacji z połączenia tego, co już mam w szafie. Możecie eksperymentować ze wszystkim. Nieźle, co? Ale fajnie. I proszę, a co jeśli zrobię tak? Albo tak. Albo tak. Istnieje bardzo dużo kombinacji. Zwłaszcza jeśli zapomni się o tym, jak coś powinno się nosić i zacznie myśleć o tym, jak coś można by nosić. Ta stylizacja... Tak. Sprawiła, że poczułam się pewna siebie i wyjątkowa. Moda czasem tak na nas działa. Sprawia, że czujemy się inaczej. Ale może też odzwierciedlać nasze uczucia. To zadanie nazwałam przytulas na odległość. Przez ostatni czas, kiedy byłam z dala od przyjaciół i każdy siedział w domu, to bardzo tęskniliśmy, więc wysyłaliśmy sobie kartki. To, co do mnie pisali, było bardzo inspirujące. Czułam w środku miłe ciepełko. Bardzo chciałam zachować to uczucie na dłużej. I wpadłam na taki pomysł. Wybierzcie słowo, które wam o kimś przypomina. To przykłady, którymi opisałam swoich przyjaciół. Odwaga, śmiałość, przebojowość. Złapcie zapisaki do tkanin. Możecie wykorzystać kalkę albo narysować coś odręcznie. Ups. Blisa podała mi pomocną łapkę. Tego nie było w planach, ale w sumie to wyszło nawet lepiej. I co myślicie? Kiedy przytulam siebie o tak... Czuję, że przytulają mnie moi przyjaciele. A koszulka jest jedyna w swoim rodzaju. Tak mi się to spodobało, że buty też przerobiłam. Pokazać? Ups! Właśnie to jest niesamowite w modzie. Nie ma jednego właściwego stylu. Moda pozwala nam na kreatywność i zabawę. Eksperymentujcie i poczujcie to. Możecie pokazać światu wszystkie swoje różne oblicza i być kim tylko w tej chwili chcecie być. To
kim chcecie dzisiaj być? O! Hej, Blisa! Dziękuję, że dziś ze mną tworzyliście. Pa! Domek marzeń, Dream House! Dom marzeń, Remix! Mam dla was niesamowite wieści! Jakie? O co chodzi? Jest już lato, a my mieszkamy w Malibu! Shelby, wiemy o tym. Poważnie? To czemu nic z tym nie robimy? Powtarzam, mamy lato w Malibu, a my jeszcze nie byliśmy na plaży. Wow, racja. Jak mamy nauczyć się nowych rzeczy albo poznać nowych ludzi, skoro ciągle siedzimy w domu? Masz rację. Chodźmy dzisiaj na plażę. Urządzimy sobie przyjęcie przy molo. Tak, świetnie. Weźcie kremy z filtrem. Woo! Tak. O, od razu lepiej. Co słychać? O, masz bardzo ładny ręcznik. Tak, dzięki. Sama go zdobiłam. Poważnie? Też chciałabym umieć zrobić coś tak stylowego i użytecznego. Nic prostszego. Nauczę was, jak to zrobić. Ach, byłoby świetnie. Super. Ekstra. Weźcie biały ręcznik i pomalujcie go nietoksyczną farbą. Możecie wybrać dowolny wzór. Jaki tylko chcecie. O, wow. Wow. Bardzo ładnie. Dziękujemy za podrzucenie pomysłu. Jak ci na imię? Kate. A to moje młodsze siostry. Hej. A teraz lecimy przygotować się do plażowania. Tak jest! Wow. Wspaniale! Woo. Ale zabawa. O. Wow, ale super. Jesteście niesamowite. Wow, podoba mi się. O, jak uroczo. Wow. Pięknie, świetne buty. Dzięki, sama je zrobiłam. Chcecie powiedzieć, że jesteście najbardziej utalentowaną artystyczną rodzinką w okolicy? Pokażę wam, jak zrobić takie klapki. Weźcie japonki albo klapki, nietoksyczny klej i przyklejcie kolorowe klejnociki. Poczekajcie, aż klej wyschnie i tada! Stylowe i użyteczne. I to już druga rzecz. Chętnie założyłabym je już teraz. Za chwilę mam dyżur ratowniczki. Kate, skoro Barbie będzie zajęta, może chcesz zająć jej miejsce na łódce? Świetny pomysł. Hmm, dajcie mi się chwilę zastanowić. Mm, jasne! Tak! Yeah! Super! Cudownie! Pora się nawodnić! Wow, nawet woda może być stylowa! Dzięki tęczowym kostkom lodu! O, nareszcie! Też możemy cię czegoś nauczyć. Jeśli chcesz, twoja woda też może być tęczowa. Dodajcie wielokolorowe barwniki spożywcze do wody. Napełnijcie foremki różnymi kolorami. Wstawcie na noc do zamrażarki i... Uhu! Mamy kolorowe kostki! Wow! Nieźle! Od nowych znajomych można się wiele nauczyć. Co za dzień! Pływanie i dekorowanie! Zaraz. Chyba miałyśmy w planach coś jeszcze. Impreza przy molo! Tak świetnie się bawiłyśmy, że o niej zapomniałyśmy. Chodźmy się przebrać, to zdążymy na imprezę. Dołączysz do nas, Kate? Oczywiście! Cieszę się, że byłyśmy na plaży i poznałyśmy kogoś nowego. A do tego jeszcze nauczyłyśmy się kilku nowych rzeczy. Poza tym przed nami więcej zabawy. A to sukienka, którą chcę włożyć dziś wieczorem. Stylowa i użyteczna. Jesteście w samą porę na koncert. Nie mogę się doczekać. Ekstra Ekipa to mój ulubiony zespół. Jesteśmy silne i wyjątkowe. Pewne siebie i mądre. Śmiałe i odważne. Jesteśmy Ekstra i wpadłyśmy, żeby rozkręcić... Imprezę przy molo w Malibu! Domek marzeń, Dream House! Dom marzeń, Remix! Cześć wszystkim! Mam nadzieję, że podobało wam się zwiedzanie naszego domku marzeń. Skoro już oficjalnie się wprowadziliśmy, pora zaplanować parapetówkę. Co powiecie na... Hej, Barbie! Ups, nie wiedziałyśmy, że nagrywasz.
Wybacz. Nie ma sprawy. Planuję właśnie parapetówkę. Pomożecie mi? Jasne! Stacy jest zawsze gotowa do pomocy. Tak! A tonik będzie tutaj. Super! Te światełka budują świetny nastrój. A czy w basenie zamiast wody może być slime? Świetny pomysł, Chelsea. Zróbmy różowy, brokatowy slime. Zupełnie odmieni nasze przyjęcie, a jego wykonanie jest banalnie proste. Najpierw weźcie zwykły, przezroczysty slime. Dodajcie sypki cień do powiek i wymieszajcie. Potem dosypcie brokat. Pomieszajcie i... Ta-dam! Brokatowy slime! Ten slime jest ekstra! Jej! Chciałabym też przygotować ciekawy deser na przyjęcie. Jeszcze nie zdecydowałam, co zrobię. Na razie skoczę do sklepu i kupię jakieś materiały na dekoracje. Jedziecie ze mną? Tak! Oczywiście! Uwielbiam twoje pomysły na dekoracje! Don, Klara! Cześć! Co słychać? Jak leci? Niedługo wystąpi tu ekstra ekipa. To mój ulubiony zespół wszechczasów. Poważnie? Też je kocham. Hej, Malibu! Jesteśmy śmiałe i odważne. Mądre i pewne siebie. Wyjątkowe i nieustraszone. Jesteśmy ekstra! Już nie mogę się doczekać występu. Mamy dziś szczęście. Czy ktoś to powiedział ekstra? Jak widać, mają fanów na całym świecie, nawet za krzakami. Chyba przebiorę się w coś trochę bardziej ekstra. Patrzcie na to. Wow! O. To było świetne. Super! Pięknie! O, Redy, ale pięknie. To było niesamowite! O, jakie cudowne! Wow! Ślicznie. Podoba mi się. A ten syreni ogon jest zachwycający. Idealny do pluskania się w basenie. A te gwiazdki przypominają mi brokat, który wsypałyśmy do slajmu. Prawda, Barbie? Chelsea, dzięki tobie wpadłam na super pomysł. Zaraz wracam. Wow, może coś przekąsimy? Hej! Jo, jak leci? Hej, Barbie. O, cześć, Ken. Wpadłam do sklepu po składniki do tęczowej polewy. Będę dekorować ciastka na parapetówkę. Zapowiada się smacznie. A jak to zrobisz? To naprawdę bardzo proste. Najpierw wlejcie biały lukier do miski. Potem dajcie kilka kropelek barwnika spożywczego i zróbcie w nim wzorki wygałaczką albo łyżką. Następnie wystarczy zanurzyć kruche ciasteczko w lukrze i voilà! Mamy tęczową polewę. Możemy zostać testerami smaku? Jeśli się pośpieszymy, zdążymy na występ ekstra ekipy. Gdzie byłaś? W supermarkecie. Bo wpadłam na naprawdę ekstra pomysł, jak udekorować ciastka. Wow! Hej! Jak to zrobiłeś? Hej! Wiecie, nie mogłam się zdecydować, jaki temat chciałabym dziś poruszyć. Rano wpadłam na pewien pomysł. Przypominacie sobie tę sytuację, kiedy Tammy naśladowała mnie zamiast być sobą? Pamiętacie? Jak leci? Tammy? Cześć, kochane! To była dla nas lekcja, że bycie sobą to pokazanie prawdziwej siebie. A prawda i szczerość to jest coś, z czym będziemy się zawsze czuli dobrze. Nie powinniśmy się obawiać wyrażania tego, jacy jesteśmy. Więc to mnie zainspirowało do dzisiejszego vloga. Nauczę was paru świetnych trików modowych. Możecie skorzystać z pomysłów, o których opowiem, a także zmienić je po swojemu. To taki rodzaj wyrażania siebie. Gotowi? Zanim zaczniecie, koniecznie zapytajcie o zgodę i pomoc kogoś dorosłego. Farbowanie tie-dye. Niemal każde ubranie można pofarbować. To jeden z moich ulubionych kreatywnych trików. I za każdym razem, jak to robicie, wyjdzie zupełnie inaczej. I wcale nie musi być perfekcyjnie wykonane. Kto chce być idealny? Ja nie. Pokażę wam, jak zrobić różową farbę z truskawek i fioletową farbę z pysznych jagód.
Do pofarbowania będziecie potrzebowali jakiegoś białego materiału. Ja do tego projektu użyję zwykłej białej koszulki. Przygotujcie też kilka gumek, rękawiczki, ocet lub sól jako utrwalacz, wodę i... o, pojemnik do farbowania. Ja użyję tego dużego słoja. Jeszcze sitko i owoce, z których zrobicie farby. Do garnka wlejcie 2 kubki wody i dorzućcie kubek owoców. Poproście kogoś dorosłego, by włączył kuchenkę. Całość ma się gotować przez godzinę. Im dłużej będzie się gotować, tym mocniejszy kolor Wam wyjdzie. Potem ostudźcie płyn i przececcie przez sitko do naczynia, w którym będziecie farbować. W ten sposób. Teraz weźcie koszulkę i zwiążcie ją gumkami dla efektu, który Wam będzie odpowiadał. Wsypcie do garnka 0,5 kubka soli i wlejcie 8 kubków wody, a następnie wrzućcie koszulkę i gotujcie przez godzinę. Jak skończycie, wypłuczcie koszulkę w zimnej wodzie i wyciśnijcie nadmiar wody. Pora na drugi etap, na farbowanie. Zrobiłam drugi kolor, fioletowy z jagód, a potem wzięłam koszulkę z założonymi gumkami i włożyłam do tego słoika. Musimy to tak zostawić najlepiej na parę godzin. Jak skończycie farbowanie, wypłuczcie koszulkę zimną wodą i wysuszcie ją. Ta-dam! Mamy piękne, kolorowe ubrania. Być może odrobineczkę przesadziłam. Błyszcząca torebka! Teraz pokażę Wam, jak podrasować małą torebkę, używając dekoracji. To bardzo proste. Będzie nam potrzebna mała torebka, płaska i sztywna, którą chcecie ozdobić, specjalny klej, taki do przyklejania kryształków albo ozdobnych kamieni, kupicie go w papierniczym, no i oczywiście błyszczące kamyczki czy koraliki. Połóżcie torebkę i przygotujcie klej. Za pomocą kleju narysujcie na torebce wzory. O tak! Ja lubię zakręcone aplikacje. Następnie przyklejcie swoje ozdoby do torebki. Kiedy klej wyschnie, gotowe! Śliczne, co? Można też użyć guzików. Tak chyba zrobię następnym razem. O, albo kwiatków z materiału wyglądałyby cudownie. Bądźcie sobą. Tworzenie własnej mody i własnych super projektów to świetny sposób na wyrażenie siebie. Będę dalej myśleć nad różnymi nowymi pomysłami dla Was. Ale w międzyczasie róbcie eksperymenty, wykombinujcie coś swojego. O, a jak wejdziecie na mój kanał, znajdziecie więcej filmików z kreatywnymi pomysłami. Do zobaczenia wkrótce. Pa! Już dzisiaj w liceum Golden Beach! Cześć wszystkim! Całkiem niezłe wejście, Kas. Jutro walentynkowa impreza, a ja nie mam walentynki. Tak? Nie musisz się z nikim umawiać, żeby się dobrze bawić. Ja idę sama. Ja idę z przyjaciółkami. Tak jest! Bez presji. Ale jeśli chcesz się umówić, to może własnoręcznie zrób zaproszenie. Ja zaproszę Kena ręcznie zrobioną walentynką. Łapię bezpieczne nożyczki i wycinam serce. Napiszcie na nim, co tylko chcecie. Ja napiszę... Zatańczymy? Barbie. Następnie smaruję krawędzie serca klejem i posypuję całość brokatem. Kiedy klej wyschnie... Gotowe! Mogę wsunąć Kenowi do szafki. A ja zrobię dla Broka inne zaproszenie na imprezę. Brokatowy slime! Przygotujcie slime, potem dosypcie brokat. Ja mam jeszcze błyszczące serduszka. Zamieszajcie i... wow! Brokatowy slime! Wygląda świetnie! Chodźmy do szafek, zanim przyjdą chłopaki. Będzie zachwycony! Zostawiłaś jakąś kartkę? Nie, zorientuję się, o co chodzi. Jak uważasz? Już idą! Wow! Idziecie na walentynkowe tańce? Chciałbym zaprosić kogoś wyjątkowego. Co? Barbie zaprosiła mnie? O nie! Włożyłam kartkę nie do tej szafki. Serio? Znaczy, serio to luz. Pełen luz. Rany. Absolutnie nie ma o czym mówić. U mnie nic nie ma. To w sumie lepsze od slajmu. Na przykład takiego? To znaczy, że Kas chce iść ze mną na tańce. Fajnie. Mówiłam, że zrozumie. Ale pomyłka! I co ja teraz zrobię? Ken ma pustą szafkę. A ja mam pusty żołądek. Najpierw skoczmy na obiad. Słuchaj, Barbie. Ty i Ken jesteście jak czekolada i wanilia. Klasyczny, nierozłączny duet.
ale truskawka też jest okej. Okay. Masz rację. Z Zainem też będę się dobrze bawić. Tak jest! Wow! Świetnie! Dobra robota! Wygląda ekstra! Miło, że robisz tort na imprezę, chociaż nie masz pary, Ken. Mówiłem przecież, że luz. Czy aby na pewno? Sporo o tym mówisz. Nie jest ci smutno, że nie idziesz na tańce z Barbie? Mnie? Smutno? No co ty? Luz! Już wiemy! Mną się nie przejmujcie. Będzie dobrze. Poza tym na pewno będzie też tort. Kas, miło, że mnie zaprosiłaś. Twoja sukienka błyszczy, zupełnie jak slime. O, dziękuję. Yeah. Hej, Barbie, dzięki za walentynkę, ale muszę ci coś wyznać. Jesteś bardzo miła, ale planowałem zaprosić Rochelle na tańce. Mam nadzieję, że cię nie zraniłem. Dzięki za szczerość, Zane. Powinieneś zatańczyć z Rochelle. Poza tym chciałam właśnie spróbować tortu. Hej, Rochelle, zatańczysz ze mną? Zane, bardzo chętnie. Tak! Hej, Ken. Twój tort wygląda wybornie. Dzięki. Prawie tak dobrze jak walentynka dla Zane'a. Cieszę się, że to mówisz, bo wiesz, ona miała być dla ciebie. Dla mnie? No co ty? Zgadza się. Pomyliły mi się szafki. To zatańczysz ze mną? Oczywiście. Z przyjemnością. Już za chwilę w Domu Marzeń. Dom Marzeń! O-o, jejku. Czy ktoś ma krem do rąk? O, no pewnie. Chodź do pokoju ekspresji. Dobrze. Cześć, Barbie. Cześć, Barbie. Cześć. Kręcicie filmik? Tak, spójrz. Jejku. Super! Niesamowite! Wygląda świetnie! Tak! Jejku! Zainspirowały nas nowe przyjaciółki! Cześć, cześć, cześć Barbie! Zamierzamy nagrać filmik! Gotowe? Gotowe! Nakręcę was! Dziękujemy, Kamilo. Wasz blask przywodzi na myśl gwiazdy. Jakie to inspirujące. Też chciałabym tak się mienić. Masz szczęście, Barbie. Dzięki naszym zabiegom pielęgnacyjnym również będziesz błyszczeć. Same zrobiłyśmy nasze własne brokatowe kremy do rąk. Yeah. Brokat do ust. Yeah. I oczywiście brokatowe maseczki. Pewnie. Jak mogłabym zapomnieć? Nakręćmy filmik o brokatowej pielęgnacji. Dobry pomysł. O, najpierw umyję ręce. Hej, zmontujemy filmik. Wrócimy błyskawicznie. Gotowe. Dobrze. Co robimy? Zaczynajmy. Weź brokat kosmetyczny. Jest bezpieczny i nietoksyczny. Do tego butelka kremu do rąk. O, wybiorę ten. Pięknie pachnie. Wyciśnij go do słoika. Dosyp brokat. Wymieszaj i voilà! Ale się mieni. Pięknie pachnie, a do tego błyszczy. Dalej, weź wazelinę, która ochroni usta przed wysuszeniem. Przełóż ją do miski.
Dodaj brokat kosmetyczny. Wymieszaj. I przełóż wszystko do pojemnika. Ta-da! Jejku! Cudnie. I jak kreatywnie. Niech zgadnę. Naszą brokatową maseczkę zrobimy z nietoksycznej glinki, do której dosypiemy nieco brokatu. Bardzo dobrze. Weź nietoksyczną glinkę. Dodaj brokat. I wymieszaj. Jejku. Świetnie. Następnie włóż mieszankę do formy. Przyciśnij. Wyjmij maseczkę i gotowe. Relaksujące i stylowe. Uwielbiam brokat. Chcecie własne maseczki? No pewnie! Oglądamy! Jejku, dziękuję wam, że tyle mnie dziś nauczyłyście. Czasami w naszym życiu brakuje trochę blasku. Już wiem, jak można go dodać i dobrze się przy tym bawić. Ważne, żeby zadbać i o ciało, i o umysł. Masz rację. O, cześć! Sporo przegapiłam, prawda? Chelsea, zrób nam zdjęcie. Powiedzcie pa! Pa! Witajcie w liceum Golden Beach! Nikki, Daisy! To będzie najlepszy rok szkolny w dziejach. Nowe lekcje, rozgrywki i konkursy. I imprezki. Nowi przyjaciele. I imprezki! No co? Bardzo lubię imprezki. Będziemy robić ozdoby na szafki w sali plastycznej. Dołączycie? Oh! Genialny sposób, żeby wyrazić swoją osobowość i styl. Akurat mam teraz okienko. Chodźmy. Każda szafka może być wyjątkowa. Zaczniemy od kolorowej girlandy i magnesów do zdjęć. Świetny pomysł, Kay. Będę na nich wieszać zdjęcia, które zrobię w ciągu roku. Właśnie. Dobrze. To jest bardzo proste. Weźcie kolorowy papier, taki jaki chcecie. Złóżcie go razem, a wycinanie pójdzie wam dużo szybciej. Całkiem sprytnie. A teraz to, co najlepsze. Brokat! Możecie wymyślić własny wzór, który obsypiecie brokatem. Potem przyklejcie trójkąty do sznurka. I voilà! Śliczne! Tak jest! Użyję mojego ulubionego koloru. A teraz magnesy na zdjęcia. To będzie bardzo proste. Weźcie klamerkę do bielizny. Przyklejcie do niej magnesik i udekorujcie jak tylko chcecie. I już! Klipsy na zdjęcia! Świetny projekt, Kas. Na pewno zrobię takie do swojej szafki. Szkolne przybory też mogą wyrażać naszą osobowość. Pokażę wam, jak każdy dzień w szkole może mieć w sobie odrobinę blasku. Weźcie zwyczajny ołówek. Zanurzcie pędzelek w kleju, posmarujcie nim ołówek i pokryjcie go brokatem. Lubię wybierać różne kolory. Weźcie taki, jaki lubicie. Piękne! Uwielbiam błyskotki! Ja lubię wyrażać swój styl na plecaku. Mam dla was kolejne pomysły. Najpierw weźcie kolorowe pompony. O takie. Przyklejcie je, gdzie tylko chcecie. Ja ozdobiłam swój plecak przy suwakach. Zrobiłam z nich kolorową linię albo... Użyjcie koronkowej taśmy. O takiej. I przyklejcie ją przy kieszeniach. Wow! To proste. I takie kreatywne. Inspirujące. Ale super! Tak! Teraz moja szafka idealnie oddaje mój styl. Oh.
A może teraz wpadniemy do domu marzeń na zasłużone spa? Świetny pomysł, Don. To idealny sposób na relaks po pierwszym dniu szkoły. Bardzo chętnie. Tak, pewnie. Mam nadzieję, że miałyście dobry dzień. Dzięki, Ken. O, idziemy zrelaksować się w domu marzeń. Dołączcie, jeśli chcecie. Dziś nie możemy. Po szkole pracujemy w kawiarni. Innym razem? Bardzo chętnie. Do zobaczenia. Pa, to do jutra. Powodzenia. Na razie. Nikki, Daisy i reszta będą już czekać w domu marzeń. Podwieźć was? Zaklepuję miejsce z przodu. Cześć. Hej. No, to czas się odprężyć. Zaczniemy od jogi. Weźcie maty i dołączcie do nas. Świetnie się spisałyście. Tak. Czuję się taka wypoczęta. Spodoba ci się kolejny etap naszego relaksu. Teraz maseczki i kąpiel z bąbelkami. Tak! Ekstra! Niech ten dzień trwa wiecznie. Może trwać dalej. Mamy przekąski i wszystko na nocowanie. Może przemienimy ten epicki pierwszy dzień szkoły w epickie pierwsze w tym semestrze? Piżama party! Tak! Już za chwilę w domu marzeń. Dom marzeń! Cześć! Właśnie wróciłam do domu marzeń. Byłam... Hej! Barbie, dołącz do nas! O, przyjaciele z drużyny marzeń! Zobaczymy, co u nich. Cześć! Jak leci? Cześć, Kamilo! Cześć! Co robicie? Kręcimy. Poradnik zaplatania! Super! Mogę popatrzeć? A nawet do nas dołączyć! Gareth uczy się zaplatać warkocze. To prześwietna zabawa. Nakręcę z tego vlog. Dobry pomysł. Ginger będzie naszą modelką. Chętnie pomogę. Lubię warkocze. Wchodzę w to. Dziś pokażemy, jak zapleść kłosa z niespodzianką. Najpierw podzielcie włosy na dwie części. Ach, nie mogę się doczekać. Następnie wydzielcie jeden kosmyk i opleccie nim drugie pasmo włosów. Dobrze. Tak samo po drugiej stronie. Świetna sprawa. Zapleccie włosy aż do końca. To ma sens. Jejku. Nieźle. Ekscytujące. Ale ładnie. Świetnie. Piękna fryzura. Cudna. Jej! Wow! Pora na niespodziankę. Dodamy klejnoty, które sprawią, że warkocz będzie błyszczał. To nie wszystko. Użyjemy też lśniącego lakieru z brokatem. Jak zrobiłaś lakier? Dosypałam trochę brokatu. Nieźle. Do lakieru do włosów. Sprytne. Podoba ci się warkocz Barbie? Piękny. Jejku, szkoda, że nie mamy świecidełek. Co powiecie na te opaski na włosy? Włożymy je, aby podkreślić nasz styl. Fantastyczne. Mam ochotę na dodatkowy błysk. I właśnie dlatego przykleję do mojej opaski kryształki. Świetnie. Mam dziś mnóstwo energii. Moją opaskę ozdobię materiałem w tygrysie prążki. Nagrajmy to. Przyklejcie do opaski kryształki lub materiały. Fantastycznie. Świetnie! Dobra robota. Obejrzyjmy film. Wasze warkocze będą błyszczeć. Cudowne!
wyszedł nam wspaniały poradnik. Podoba mi się, że opaski są odzwierciedleniem naszych osobowości i tego, co lubimy. Co teraz? Zatańczymy! Imprezka! Już za chwilę w Domu Marzeń. Dom Marzeń! Witajcie! Hejka! Cześć! Mamy dziś świetną pogodę. Prawda, Janice? Pewnie, że tak. Barbie, pomożesz nam? Byłyśmy tak mocno zaangażowane w organizację halloweenowego przyjęcia, że zapomniałyśmy o przebraniach. Wiem, co zrobimy. Świetnie, dziękuję. O, dzwoni ośmiorniczy catering. Odbiorę, zaraz wrócę. A my zajmiemy się waszymi przebraniami. Chodźcie. Popłynę skrótem. Do zobaczenia. Paisley! Cześć! Robimy dla Cori przebrania na Halloween. Szybko! Do dzieła, drużyno marzeń! Dobrze trafiłyście! Właśnie robię farbki do twarzy. Specjalny makijaż to świetny sposób na przebranie. Dobry pomysł. Co możemy namalować? Mamy dużo kolorów. Może... motylka? Świetny plan. Motyle są kolorowe i mają w sobie coś magicznego. Myślę, że to genialny pomysł. Super! Barbie, powinnyśmy nakręcić teraz filmik, by pokazać widzom, jak zrobić taki makijaż. Dobry pomysł! Dobrze, do dzieła. Namaluję niebiesko-zielony, trójkątny kształt wokół oczu. Zaczynam od wewnętrznej krawędzi oka. Następnie biorę fioletową farbę i maluję drugi kształt, tuż nad trójkątem. O tak! Później maczam pędzel w białej farbie i robię nim kropki. Tak, jakbyś malowała się po ciemku. Niebieską farbą maluję zarys motylich skrzydeł i wypełniam środek. Dodaję też kilka detali. Następnie nad nosem maluję czułki. O tak! I... ta-da! Oto motylek. Cudownie! Dziękuję, Janice. Czegoś jeszcze brakuje. Czytam ci w myślach. Znalazłam starą opaskę do włosów i przykleiłam do niej papierowe motylki. Potrzebne są tylko karton, kredki i klej. Juhu! O! Tak! Cudo! Tak! Dzięki, Barbie. Wyglądają tak pięknie. O, dziękuję. Ćwiczę moje motylki nie od dziś. Miło, że mogłam pomóc. I jak? Jesteś syrenką czy motylkiem? Sama nie wiem. Cori, wyglądasz świetnie. Nie mogę się doczekać, aż sama zrobię ten makijaż. Zainspirować można się naprawdę wszędzie. Masz rację, Neri. Dziękuję, dziewczyny. Jestem zachwycona. Ta-da! Pa! Wyszło wspaniale. Gotowa na przyjęcie? No pewnie. Dziękuję za pomoc. Udanej zabawy. Udanej zabawy. Przed nami kolejny dzień w Liceum Golden Beach. Barbie, idziesz na kółko plastyczne? Och, nie mogę, Rochelle. Idę kupić dekoracje na przyjęcie urodzinowe Chelsea. Mam dziś urodziny! Tak, tak, tak! Ojeju. Będzie się działo, nie sądzisz? Kończę dziś 7 lat! Woohoo! Urządzamy bal przebierańców dla jej przyjaciół i ich zwierzaków. Nie musisz nic kupować. Na kółku plastycznym możemy zrobić dekoracje. Ja też się piszę. O ile dacie mi brokat. Czy Chelsea lubi lody? A czy psy szczekają? Czy koty miauczą? Rozumiem, że tak. Zrobimy takie urocze balonowe rożki. Proste w wykonaniu i urocze. Weźcie balony, kolorowy papier i długopis. Zaczniemy od papieru. Będzie naszym rożkiem od loda. Narysujcie linie, takie jak na wafelku. Ale mogą to być też dowolne wzory. Zwińcie papier w rożek i zaklejcie taśmą. Teraz nadmuchajcie balon. Przyklejcie go do rożka i tadam! Balonowe lody!
super! Chelsea będzie zachwycona! Mam pomysł na kolejną imprezową dekorację. Girlanda z frędzlami. Weźcie kolorową bibułę, złóżcie na pół, a potem znów na pół. Weźcie bezpieczne nożyczki i wytnijcie paseczki. Tylko nie przecinajcie do końca. Zostawcie 2 cm. Potem rozłóżcie bibułę i zwińcie ciasno w rulonik. Zróbcie pętelkę i powieście na sznurku. W ten sposób możecie zrobić tyle frędzli, ile chcecie. Są naprawdę świetne. Idealne na imprezę. Barbie, spójrz na to! Patrz, co mamy. Ha, jeszcze czegoś brakuje. Voilà! O-o! Ups! Housekeeper, skończyłaś już ozdabiać tort? O tak! Oczywiście, tort jest gotowy! Słodko! Uwielbiam niespodzianki! O, uwaga! Ken zaraz przeprowadzi Chelsea! Okej! Raz, dwa, trzy! Niespodzianka! Wow! Bardzo wam dziękuję! Balonowe lody? Są moi przyjaciele i rodzina! Wspaniały dzień! Poczekaj, aż zobaczysz nasze stroje! Wow! Naprawdę pięknie wyglądacie. Mam pomysł. Pobawcie się, a my zawołamy was na tort. Doskonale! Dla was niesamowite wieści. Jakie? O co chodzi? Jest już lato, a my mieszkamy w Malibu. Shelby, wiemy o tym. Poważnie? To czemu nic z tym nie robimy? Powtarzam, mamy lato w Malibu, a my jeszcze nie byliśmy na plaży. Wow, racja. Jak mamy nauczyć się nowych rzeczy albo poznać nowych ludzi, skoro ciągle siedzimy w domu? Masz rację. Chodźmy dzisiaj na plażę. Urządzimy sobie przyjęcie przy molo. Tak, świetnie. Weźcie kremy z filtrem. Tak! O, od razu lepiej. Co słychać? O, masz bardzo ładny ręcznik. Tak, dzięki. Sama go ozdobiłam. Poważnie? Też chciałabym umieć zrobić coś tak stylowego i użytecznego. Nic prostszego. Nauczę was, jak to zrobić. Och, byłoby świetnie. Super! Ekstra! Weźcie biały ręcznik i pomalujcie go nietoksyczną farbą. Możecie wybrać dowolny wzór. Jaki tylko chcecie. O, wow. Wow. Bardzo ładnie. Dziękujemy za podrzucenie pomysłu. Jak ci na imię? Kate. A to moje młodsze siostry. Hej. A teraz lecimy przygotować się do plażowania. Tak jest! Wow. Wspaniale! Woo. Ale zabawa. O. Wow, ale super. Jesteście niesamowite. Wow, podoba mi się. O, jak uroczo. Wow. Pięknie, świetne buty. Dzięki, sama je zrobiłam. Chcecie powiedzieć, że jesteście najbardziej utalentowaną artystyczną rodzinką w okolicy? Pokażę wam, jak zrobić takie klapki. Weźcie japonki albo klapki, nietoksyczny klej i przyklejcie kolorowe klejnociki. Poczekajcie, aż klej wyschnie i tada! Stylowe i użyteczne. I to już druga rzecz. Chętnie założyłabym je już teraz. Za chwilę mam dyżur ratowniczki. Kate,
Skoro Barbie będzie zajęta, może chcesz zająć jej miejsce na łódce. Świetny pomysł. Dajcie mi się chwilę zastanowić. Jasne! Super! Cudownie! Pora się nawodnić! Wow! Nawet woda może być stylowa! Dzięki tęczowym kostkom lodu! Nareszcie! Też możemy cię czegoś nauczyć. Jeśli chcesz, twoja woda też może być tęczowa. Dodajcie wielokolorowe barwniki spożywcze do wody. Napełnijcie foremki różnymi kolorami. Wstawcie na noc do zamrażarki i... Uhu! Mamy kolorowe kostki! Wow! Nieźle! Od nowych znajomych można się wiele nauczyć. Co za dzień! Pływanie i dekorowanie! Zaraz! Chyba miałyśmy w planach coś jeszcze. Impreza przy Lolo! Tak świetnie się bawiłyśmy, że o niej zapomniałyśmy. Chodźmy się przebrać, to zdążymy na imprezę. Dołączysz do nas, Kate? Oczywiście! Cieszę się, że byłyśmy na plaży i poznałyśmy kogoś nowego, a do tego jeszcze nauczyłyśmy się kilku nowych rzeczy. Poza tym przed nami więcej zabawy. A to sukienka, którą chcę włożyć dziś wieczorem. Stylowa i użyteczna. Jesteście w samą porę na koncert. Nie mogę się doczekać. Ekstra Ekipa to mój ulubiony zespół. Jesteśmy silne i wyjątkowe. Pewne siebie i mądre. Śmiałe i odważne. Jesteśmy ekstra i wpadłyśmy, żeby rozkręcić... Imprezę przy Lolo w Malibu! Wszystkim. Mam nadzieję, że podobało wam się zwiedzanie naszego domku marzeń. Skoro już oficjalnie się wprowadziliśmy, pora zaplanować parapetówkę. Co powiecie na... Hej, Barbie! Ups, nie wiedziałyśmy, że nagrywasz. Wybacz. Nie ma sprawy, planuję właśnie parapetówkę. Pomożecie mi? Jasne! Stacy jest zawsze gotowa do pomocy. Tak! A to niech będzie tutaj. Super! Te światełka budują świetny nastrój. A czy w basenie zamiast wody może być slime? Świetny pomysł, Chelsea. Zróbmy różowy, brokatowy slime. Zupełnie odmieni nasze przyjęcie, a jego wykonanie jest banalnie proste. Najpierw weźcie zwykły, przezroczysty slime. Dodajcie sypki cień do powiek i wymieszajcie. Potem dosypcie brokat. Pomieszajcie i... Ta-dam! Brokatowy slime! Ten slime jest ekstra! Jej! Chciałabym też przygotować ciekawy deser na przyjęcie. Jeszcze nie zdecydowałam, co zrobię. Na razie skoczę do sklepu i kupię jakieś materiały na dekoracje. Jedziecie ze mną? Tak! Oczywiście! Uwielbiam twoje pomysły na dekoracje! Don, Klara! Cześć! Co słychać? Jak leci? Niedługo wystąpi tu Ekstra Ekipa. To mój ulubiony zespół wszechczasów. Poważnie? Też je kocham. Hej, Malibu! Jesteśmy śmiałe i odważne. Mądre i pewne siebie. Wyjątkowe i nieustraszone. Jesteśmy Ekstra! Już nie mogę się doczekać występu. Mamy dziś szczęście. Czy ktoś to powiedział Ekstra? Jak widać, mają fanów na całym świecie, nawet za krzakami. Chyba przebiorę się w coś trochę bardziej ekstra. Patrzcie na to. Wow! O. To było świetne. Super! Pięknie! O, Redy, ale pięknie. To było niesamowite! O, jakie cudowne! Wow! Ślicznie. Podoba mi się. A ten syreni ogon jest zachwycający. Idealny do pluskania się w basenie. A te gwiazdki przypominają mi brokat, który wsypałyśmy do slajmu. Prawda, Barbie? Chelsea,
Dzięki tobie wpadłam na super pomysł. Zaraz wracam. Wow, może coś przekąsimy? Hej! Jo, jak leci? Hej, Barbie. O, cześć, Ken. Wpadłam do sklepu po składniki do tęczowej polewy. Będę dekorować ciastka na parapetówkę. Zapowiada się smacznie. A jak to zrobisz? To naprawdę bardzo proste. Najpierw wlejcie biały lukier do miski. Potem dajcie kilka kropelek barwnika spożywczego i zróbcie w nim wzorki wykałaczką albo łyżką. Następnie wystarczy zanurzyć kruche ciasteczko w lukrze i voilà! Mamy tęczową polewę. Możemy zostać testerami smaku? Jeśli się pośpieszymy, zdążymy na występ ekstra ekipy. Gdzie byłaś? W supermarkecie, bo wpadłam na naprawdę ekstra pomysł, jak udekorować ciastka. Wow! Hej, jak to zrobiłeś? Domek marzeń Dream House! Dom marzeń Remix! I skończyłam! Moja tablica marzeń. Jak się wam podoba? To ciekawe. Tak. Jest świetna! Dzięki. A tak w ogóle, to ten pokój jest bajeczny. Prawda? Przedstawiam różowy pokój. Oczywiście jest cały różowy, a róż to przede wszystkim kolor wytrwałości, wyobraźni, szlachetności i miłości. To cechy, których chce się trzymać. Tak! Wow, ekstra! A to idealne miejsce na tablicę marzeń. Tablica marzeń? Taka, przy której odpowiadasz w szkole? Na ocenę? Nie, Chelsea. Zupełnie nie o to chodzi. To tablica, na której pokazujesz swoje marzenia i zainteresowania. To, co cię inspiruje. U mnie są zdjęcia kucharzy i artystów, bo lubię gotowanie i kreatywną twórczość. Wow! A u mnie jest mnóstwo kwiatów, bo kocham zajmować się roślinami. Na mojej tablicy są weterynarz i pracownik zoo, ponieważ kocham zwierzęta. Smacznego, maluchu! Słodka z ciebie małpka! Hej, Ken! Oj, ups! Czasami zupełnie zatracam się w marzeniach. Na swojej tablicy pokazałem, że lubię zajmować się makijażem. Jessie! A może spełnimy twoje marzenie w tej chwili i zrobimy coś sami? Mam pomysł, co zrobić, żeby zabłysnąć tak, jak w naszych marzeniach. Brokat w kulce! Świetnie! Liczyłem raczej na lody, ale niech będzie. Połączcie brokatowy sypki cień do powiek z żelem aloesowym. Wow! Super! Potem weźcie zakraplacz i przelejcie to, co powstało, do aplikatora z kulką. Aha! Wow! Tak! I w ten oto sposób możecie szybko zabłysnąć, kiedy tylko chcecie. Ach, podoba mi się to. Nigdy nie jest za wcześnie, żeby zacząć spełniać marzenia. Czyli już mam o tym myśleć? Spokojnie, masz jeszcze czas. Skoro nie mam tablicy marzeń, zrobię w zamian coś naprawdę super. Imprezę marzeń. Witajcie, przyjaciele i przyszli współpracownicy. Możemy zaczynać imprezę marzeń. Na początek mamy pilotkę. W tej pracy trzeba być bardzo skupionym. Przed nami błękit nieba. Tak jest! Pokaż, jak to się robi. A teraz gwiazda roka. To świetna praca dla artystów. Ładne buty. Z laptopem i aktówką wszystko jest możliwe dla tej pani prezes. Wow! A teraz majsterkowiczka. Zawsze zaradna. Tak jest. Jest rozważna i szybka. Lekarka! Wspaniała! Świetnie się spisałyście. Naprawdę dobra robota. Powiedz, Chelsea, czy już teraz wiesz, o czym tak naprawdę marzysz? Co ty, Barbie? Mam jeszcze większy mętlik w głowie. Wybór jest ogromny. Nie mam pojęcia, kim zostanę, kiedy dorosnę. Chelsea, to bardzo dobrze. Chodź ze mną. Ha? Też jeszcze nie wiem, kim zostanę, kiedy dorosnę. Zobacz, może będę pielęgniarką, a może nie. Ale na razie, kiedy o tym myślę, staram się na co dzień być opiekuńcza. Nie muszę czekać, aż stanę się dorosła. Albo spójrz tutaj, mam zdjęcia z pracy strażników leśnych. Możliwe, że wcale nie spełnię tego marzenia. Ale ta tablica ma przypominać mi, żeby nie bać się przygód. Orety, sarenka.
Czyli ty też nie wiesz, kim zostaniesz, kiedy dorośniesz? Nie wiem. Czasem lubię sobie zadawać to pytanie. Ale jeśli kiedyś będziesz mieć wątpliwości, kim chcesz być, pomyśl, kim już jesteś teraz. Możliwe, że ja zostanę projektantką mody. A na razie po prostu kocham modę. Patrzcie na tę sukienkę! A ja kocham zwierzęta, ale nie wiem, czy będę weterynarzem. Czyli nie chodzi o to, żeby kiedyś wybrać sobie pracę marzeń. Chodzi o to, żeby spełniać marzenia i codziennie się czegoś uczyć. Właśnie. A kiedy już będziesz miała swoją pracę w przyszłości, to się nie zmieni. Więc Chelsea... Warto marzyć! Domek marzeń Dream House! Dom marzeń Remix! Idealna dekoracja na naszą dzisiejszą parapetówkę. Czy już pora na imprezę? Chętnie się ze wszystkimi zobaczę. I ja też, Chels. Chociaż przed nami jeszcze sporo przygotowań. Mogę pomóc? Oj, proszę, proszę, proszę. Oczywiście. Do różowego pokoju. No dobrze, a teraz czekamy, aż brokat wyschnie. Barbie, co to takiego? To zaproszenia, które przygotowałam przed przyjęciem. Chodź, pokażę ci. Najpierw bierzemy ozdobny papier. Wycinamy z niego rąb. Przyklejamy brokat, naklejki i voilà! Ręcznie robione zaproszenia. Super! Przygotuję takie na kolejną imprezkę. Wreszcie nadeszła pora na parapetówkę. W sumie to goście będą lada moment. Pójdę powiesić napis i... Gdzie on się podział? Jestem pewna, że go tu zostawiłam. No nic, goście już są, więc zaczynamy imprezkę. Hej, Zane! Hej, dzięki za zaproszenie. Nie ma sprawy. Taylor, też się cieszę, że wpadłaś. Hej, widziałaś może gdzieś napis powitalny? Przykro mi, nigdzie go nie widziałam. Proszę, to dla ciebie. O, jakie śliczne. Kwiaty z mojego ogródka. Sama dekorowałam. Doniczkę, a nie kwiaty. Wzięłam ceramiczną doniczkę i pomalowałam ją nietoksyczną farbą. Wow! Przykleiłam klejnociki i już gotowe. Oryginalne doniczki. Tymi kolorami idealnie trafiłaś w mój gust. Dziękuję. Rośnij, roślinko. Zane, co ty śpiewasz do kwiatów? Będą lepiej rosły. Wy nie mówicie do kwiatów? Pewnie. Tęcza, złotorybka. Wspaniale! Hej wszystkim! Hej, Barbie! Jesteś już! Wszędzie szukam swojej tabliczki z napisem, ale no, to nic takiego. Pokazać wam salę na przyjęcia? Specjalny imprezowy pokój? Chętnie zobaczę! Tak! Barbie! Mamy dla ciebie niespodziankę! Ta niespodzianka to imprezka w pianie! Ale ekstra! Twoim gościom na pewno się to spodoba. Genialne! Przyniosłyśmy też dla ciebie prezenty. Torebki i plecaki. Są naprawdę piękne. Idealne, żeby pomieścić stroje na zmianę po imprezie w pianie. To nie wszystko. Piasek kinetyczny. Dodaje plażowego klimatu podczas przyjęcia w domu. Tak! Na imprezce trzeba pojawić się w stylowej fryzurze. I ze słodkimi zwierzaczkami. O! Aha! Jest świetnie! Jest świetnie! Wspaniale! Świetna niespodzianka. A teraz wszystkich zapraszam na domowe lody. Będzie nam miło. Uwielbiam lody. Wow! Jak je zrobiłaś? To prostsze niż się wydaje. Najpierw połączcie śmietankę, cukier i wanilię w małej plastikowej torebce strunowej. Wypuśćcie z niej powietrze i zamknijcie. Następnie połączcie kostki lodu z solą w większej torebce. Potem tę mniejszą włóżcie do większej i potrząsajcie nią przez jakieś 7 do 10 minut. Voilà! Mamy lody! Świetny sposób! Ale super! Hej, Malibu! Jesteśmy śmiałe i odważne.
Wyjątkowe i nieustraszone. Kreatywne i miłe. Tak jak Barbie, jej siostry i ich nowy dom. Oh. Harry! Zagadka zaginionej tabliczki rozwiązana. Tak jest! Pięknie! Witam wszystkich w naszym domu marzeń!